Piątek, 9 dzień sierpnia, witam na Crypto Flash. Informacje ze kryptowalut, rynki tradycyjne, wczorajsze amerykańskie SP 500 zamknięcie, słabsze dane o zatrudnieniu, te bardzo obawy o recesję. Wczorajszy dzień indeks SP 500 zamyka na plus, wzrost 2,3%, Isdek Nasdaq Composite wzrost 2,9%. Wczorajsze dane pokazały, że w tygodniu kończącym się 3 sierpnia liczba Amerykanów składających nowe wnioski o zaciągla bezrobotnych wyniosła 233 tysiące. Było to poniżej oczekiwanych 241. Raport ten łagodzi niepokój o słabość rynku pracy po słabym raporcie o zatrudnieniu poza rolnictwem zeszłego tygodnia. Ponadto prezes Rezerwy Federalnej Richmond Thomas Barkin w czwartek zbagatelizował apele o obniżki stóp procentowych. Twierdzi, że Rezerwa Federalna ma czas, aby poczekać i ocenić tempo spowolnienia gospodarczego. Piątkowy poranek w Azji, tutaj także wzrost. Skutkiem tego są osłabnięcia, obawy o nieuchronną recesję w USA, umiarkowane pozytywne dane inflacji w Chinach również pomogły poprawić nastroje. Chińskie indeksy Shanghai Shenzhen Composite wzrosły odpowiednio 0,3%. Dane inflacyjne z kraju wykazały pewne tendencje poprawy. Inflacja indeksu cen konsumpcyjnych wzrosła bardziej niż oczekiwano, podczas gdy inflacja cen indeksu producentów zgorszyła się w wolniejszym niż oczekiwanym tempie. Seria obniżek stóp procentowych przeprowadzona przez Bank Ludowy w lipcu przyniosła pewne efekty, choć wciąż nie wiadomo, czy tendencja deflacyjna w Chinach zostanie trwale odwrócona. Japońskie indeksy rosną, Nikkei 225, 2%, Topix 1,5%. Bitcoin ETF floatable, wczorajsze dane na plus 194 miliony dolarów, jest to jedna z większych ostatnich kwot z tego, co ostatnie dni wykazywały. BlackRock iBit plus 157, odpływ GBTC 182, ogólny napływ całościowy, jak widzimy w całej kwestii na plus. Ethereum ETF na dzień wczorajszy 8 minus 2 miliony, 0,9. Po likwidacji na dzień dzisiejszy zostawiliśmy płynność w dolnych strefach 57 tysięcy, 60 tysięcy. Funding rate średnia 0,003 na minus Bybit Vertex. Spójrzmy na open interest z wolumenem, zwiększony wolumen widać, tak, a nie, stabilnie tutaj, ok, zwiększa się open interest. Dziś piątek, zamknięcie opcji calls, puts, spójrzmy co tutaj się zlikwidowało, były większe pozycje na 60, tak, głębia 65, 70, 75, w porywach do 100 tysięcy to są bez zmian, jest to mniejsza ilość, jednak może dzisiaj bujać tak czy owak. De facto do końca sierpnia mamy spokój, wynajmniej 30 jest ta większa. Dane Glassnode, zobaczmy sytuację z stablecoinów, aggregate, jest wzrost, to 5 widać, także USDC na plus, pod kątem liczbowym także to wygląda poprawnie, net position change, jesteśmy na 2%, realized profit loss, wciąż jeszcze większe, relative 7-dniowa loss, minus 42 tysiące, faktor zwiększająca się, zobaczymy. Dzień jutrzejszy, bowiem jest to odbicie BTC. Posiadacze krótkoterminowy przepływ kapitału, ten wykazuje przepływ, dynamikę, zwrot. Widzimy przekroczona rise price tygodniowa do miesiąca, nad miesięczną do 3 miesięcy. Jest to pozytywny sygnał, bowiem sygnał w tej hossie pokazuje, że gracze krótkoterminowi wracają na rynek i oby to capital flow przycięcie odpowiadało tym wcześniejszym rajdom w górę. Franklin Templeton wprowadza tokenizowany fundusz na Arbitrum. Ekspansja funduszu on-chain Government Money Market Fundy poprzez zintegrowanie go z opartym na Ethereum blockchain warstwy drugiej Arbitrum. Firma podkreśla, że integracja z Arbitrum jest ukierunkowana na portfele instytucjonalne, co odzwierciedla zaangażowanie w wykorzystywanie technologii blockchain do solidnego zarządzania aktywami. Fundusz założono w 2021 roku z kapitalizacją rynkową wynoszącą 420 milionów, był pionerem w wykorzystywaniu publicznych blockchainów. Ruch ten powoduje, że Franklin dołącza do innych gigantów w branży takich jak BlackRock, przyjmując blockchain do tokenizacji aktywów ze świata rzeczywistego. Jak podaje Bloomberg, Tether ma zwiększyć z liczbę swoich pracowników w przyszłym roku do 200 osób. Brazylijska Komisja Papierów Wartościowych zatwierdza ETF oparte na Solanie. Produkt wciąż jest w fazie przedoperacyjnej, oczekującej na zatwierdzenie przez brazylijską giełdę. Jest jednym z pierwszych produktów ETF opartych na Solanie na świecie. FTX Alameda zobowiązanie do zapłaty 12,7 miliardów dolarów wierzycielom przez sędziego USA. A to ma się stać po zatwierdzeniu postanowienia o zgodzie przez sędziego z Nowego Jorku, co zakończy proces sądowy Commodity Futures Trading Commission. Rozporządzenie zakazuje FTX Alameda handlu aktywami cyfrowymi i pośrednictwa w obrocie rynki. Tymi aktywami nie przewiduje jednak kar cywilnych. Sędzia okręgowy Stanów Zjednoczonych wydał zgodę 7 sierpnia, jak wynika z akt. Nie domagał się on cywilnej kary pieniężnej. Informacja, która pojawiła się już kilka dni wcześniej, wczoraj tak oficjalnie Putin oficjalnie legalizuje wydobywanie krypto w Rosji, podpisał ustawę legalizującą wydobywanie krypto. Nowe przepisy wprowadzą kilka kluczowych pojęć, takich jak wydobycie waluty cyfrowej, pule wydobywcze, operatorzy infrastruktury wydobywczej, identyfikatory adresów i osoby organizujące działalność puli wydobywczej. Wydobycie jest obecnie uznawane za część obrotu gospodarczego, a nie emisję waluty cyfrowej. Zgodnie z nowym prawem, tylko rosyjskie podmioty prawne i indywidualni przedsiębiorcy wpisani do specjalnego rejestru będą mogli wydobywać kryptowaluty. Jednak osoby, które mieszczą się w ustalonych przez rząd limitach zużycia energii, mogą wydobywać waluty cyfrowe bez konieczności rejestracji. Tak oto nowe prawo można znaleźć pod tym linkiem.
Prawo zezwala również handel zagranicznymi cyfrowymi aktywami finansowymi na rosyjskich platformach blockchain. Bank Rosji ma prawo zakazać umieszczania niektórych emisji cyfrowych aktywów, jeśli uzna, że stanowią one ryzyko dla stabilności finansowej kraju. Sama ustawa wchodzi w życie 10 dni po jej oficjalnym opublikowaniu. Odnosząc się do wprowadzenia legalizacji wydobywania krypto, tak Rosja produkuje 29,6 GW energii jądrowej, zużywając 38 reaktorów. Energia jądrowa stanowi 19,7% całkowitej produkcji energii elektrycznej w kraju. Daje to piąte miejsce Rosji na świecie. BTC Mining Pool Dominance przez kraje, Chiny 57%, USA 35%, ale countries to jest ten większy, szare i czerwone nieznane dane. JP Morgan twierdzi, że odbicie BTC jest wspierane przez inwestorów instytucjonalnych. Inwestorzy ci nie wykazali żadnej lub ograniczonej redukcji ryzyka w kontraktach terminowych na BTC, mimo niedawnej zmienności rynku. Istnieje kilka powodów, czynników, dla których inwestorzy instytucjonalni powinni zostać optymistami. Tak w zeszłym tygodniu, a to w tym tygodniu Morgan Stanley pozwala swoim doradcom do spraw majątku rekomendować niektórym klientom fundusze ETF oparte na BTC. Ponadto duże likwidacje z powodu bankructwa MTGOX Genesis prawdopodobnie są za nami, a nadchodzące wypłaty gotówkowe z powodu bankructwa FTX w tym roku mogą zwiększyć popyt na rynku krypto. Ponadto główne partie polityczne w USA sygnalizują poparcie dla korzystnych regulacji dotyczących krypto. Ogólnie analitycy JP Morgan pozostają ostrożni w stosunku do rynku krypto mimo niedawnej korekty. Biorąc pod uwagę pozytywne katalizatory wymienione powyżej, główny regulator Japonii twierdzi, że zatwierdzenia krypto ETF wymagają ostrożnego ich rozważenia. Tak Stany Zjednoczone, Hong Kong, Australia niedawno dały zielone światło funduszom ETF opartym na kryptowalutach. Japonia nie zatwierdziła jeszcze kryptowalutowych funduszy ETF, mówi szef Japońskiej Agencji Usług Finansowych. Należy to rozważyć ostrożnie. Japonia jest światowym liderem w regulowaniu stablecoinów, walut cyfrowych, których wartość jest powiązana z rzeczywistym aktywem i Web3. Była ponadto jeden z pierwszych krajów, które regulowały aktywa kryptograficzne, nawet jeśli potem nastąpiły surowe prawa ochrony konsumentów po upadku giełdy krypto MTGOX. Ekstradycja do Knona z Czarnogóry ponownie odroczona. Ten przebywa na Bałkanach od marca 2023. Tak zeszły tydzień Sąd Apelacyjny Kraju Bałkańskiego wydał, jak się wydawało, ostateczną decyzję ekstradycji. Tu i teraz Sąd Najwyższy ponownie Czarnogóry odrzuca na wniosek głównego prokuratora kraju. Montenegro znajduje się niespodziewanie w centrum dyplomatycznego przeciągania liny o współzałożyciela Terraform Labs. Zarówno Korea Południowa, jak i USA chcą postawić Knokuna przed sądem cywilnym i karnym. Sam Dokun chce być sądzony w swojej ojczystej Korei Południowej. Tam kary finansowe za owe przestępstwa są łagodniejsze. Czarnogórski obrońca Dokuna nie odpowiedział na prośbę CoinDesk o komentarz. CNBC, tak, kiedy to duże banki jak JP Morgan dają zielone światło ich klientom ponad 15 tysiącom na kupno BTC ETF, to tylko kwestia czasu, kiedy stanie się to Morgan Stanley is the largest wealth management firm, I guess, in the world at this point, but certainly in the United States. They've got 15,000 registered reps who were just given the green light to buy two different Bitcoin ETFs. One is Fidelity's and the others is the iShares product. And I don't know if they will necessarily adopt it at a high rate or very quickly, but what I do know is this is like the last taboo. When large wealth management firms, big investment banks on Wall Street are giving the green light to their wealth management advisors to allocate, it's only going to be a matter of time before it gets more traction. And that would be my bet. So I think Brent is making a good move here. The price could do anything in the next 24 hours. I have no idea if it's a great price to buy, but just directionally, we know that more adoption, not less, is what's going to be likely in the next 6 months. Morgan Stanley. To tylko kwestia czasu, większa adopcja. Ten cykl jest wyjątkowy, z większą adopcją jednak bankową, instytucjonalną. Craig Wright nie odwołał się od wyroku Wielkiej Brytanii w sprawie BTC. Nie wniósł apelacji od wyroku sądu w UK, mimo że na dwóch kontach internetowych pod jego nazwiskiem widnieje informacja, że to zrobił. Termin 21 dni na zwrócenie się do brytyjskiego sądu apelacyjnego. Wright wycofał również apelację w Norwegii przeciwko wpływowemu bitcoinowi Honlandowi na orzeczeniu Wielkiej Brytanii z 2024 roku. Brazylijska policja odkrywa gang narkotykowy powiązany z praniem pieniędzy kryptowalutowych. São Paulo, tam odkrycie skomplikowanej operacji. Gang zorganizował schemat prania pieniędzy za pomocą kryptomaklerstwa wirtualnego banku. Ponadto gang najwyraźniej prowadził firmę jako giełdę kryptowalut. Firma dokonała transakcji finansowych na kwotę około 500 milionów brazylijskich, czyli 88 miliona dolarów. Firma działała w imieniu 23-letniej kobiety, córki kandydata do Rady Miasta, Moji Das Cruzes. Bitcoin w okolicach 60 tysięcy, interwał tygodniowy, jest piękne odbicie w interwale long term, wciąż niewykorzystany de facto job index. Dominacja Bitcoina ta osiąga jeden z największych pułapów. Spadek USDT dominans, oczywiście DXY spadkowo. Pozytywny czynnik. Alty, adres dominacja, czy te dno uklepane z interwałów jakże odległych czasowych, a także total 3. Jednocześnie oczywiście odbicie. SP500, tak, wyciągnięcie tej
można wziąć korekty. Ponadto na Bitcoin, tak, została zamknięta ta luka na CME. Indeks zmienności, spójrzmy, gdy ten spada. Jeżeli zostanie wprowadzony, to jak pisałem na Unprofi, grupie Telegram, opcje w tej kwestii, no to tutaj będzie crazy szaleństwo, nie będzie stabilności od października. Komentarze dnia z wczorajszego Crypto Flash. Losujemy jednego zwycięzcy do giveaway, $50 z tej owej listy miesiąca. Zimny jak bot, komentarz dzięki, również dziękuję, jest to drugi raz. Grupa Telegram, kryptospekulacja chat, linki zawarte pod materiałem, codzienna dawka dyskusyjna, uczestników, na temat rynków, co inwestować, co nie inwestować, prywatne zdania, podzielone opinie. Jak pisze Karol, CZ wychodzi we wrześniu, Altis Binance Tao będzie miało swoją drugą hostę. Black Swan, when Binance, Dynex. Wczorajszy kryptobilans Glassnode, USDC i tak saldo na giełdach. Ciekawy wątek danych statystycznych, zapraszam. Przedwczoraj USDT. Też Dawid Byk podsyła dość ciekawy materiał, pewnie znany w większości, dlaczego to nie koniec hossy według tych raportów ze Wall Street, danych, jak to może wpłynąć, czy też nie wpłynąć. Bardzo ciekawy, rozsądny materiał 20-minutowy. Przepływ kapitału posiadaczy krótkoterminowych, tak, jest zmiana dynamiki i piękny, można powiedzieć, młot wyciągający interwał tygodniowy BTC. Pozdrowienia z Bali, pozdrawiamy Royoshi, czyli Osaka Protocol, Black Sheep, Deja Vu, Shiba Inu, ekosystem Kao Okwom. I tak predykcje cenowe co do Dynex, oczywiście wiele czynników w grze. Witam na grupie jako gościnna stała lista John Hall, tak, Dev Quomfolio, który stworzył ten oto link, jest oficjalny, zawarty przez Quom, po wpisaniu swojego adresu. Dość ciekawy, interesujący wątek, po prostu jest twojego uletu, nie tylko liczba posiadanych tokenów, ale też wartość market cap, inne czynniki. Pytanie, czy odjeżdżamy JP Morgan Stanley, jakie będą konsekwencje, jak pisze Emilia, podobno odjeżdżamy. Jak pisze Profi, jeżeli te opcje VIX zostaną w październiku wprowadzone, co jest tak chorym pomysłem też w prywatnej opinii, no to będzie można dźwignować indeks zmienności, to jest bez komentarza kwestia, indeks zmienności VIX, gdy ten wystarczy wzrost 10% i widzimy, jakie są reakcje negatywne rynku, wahania. Zapraszam do anonimowej ankiety. Lobo stworzył, na kiedy twoim zdaniem przypadnie szczyt hossy krypto, czy ten kwartał, czy przyszły kwartał, czy może jeszcze dłużej. Poranek, Fury and Greed, 48 punktów. Kryptospekulacja pod grupę, zapraszam na inne tematy, m.in. Mimikoin Solana, czy Ethereum, tam wczoraj chłopaki zadawali też pytania, także Quorn, Layer 1 oczywiście. Kryptospekulacja, dziękuję.